Jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, pomieszczenie, w którym przebywają uczniowie, jest zamknięte z obawy przed Żydami. Użyte przez Jana Ewangelistę słowo kleio w języku greckim oznacza zamknięcie na rygiel, na sztabę, na drąg. Nawet tak zabarykadowane drzwi i tak nie stanowiłyby skutecznej przeszkody dla żołnierzy chcących wywlec z wieczernika Jezusowych uczniów. W przekazie Jana to zamknięcie dotyczy więc bardziej wnętrza apostołów, którzy zabarykadowali się w swoim bólu, żalu i strachu. To ich zamknięcie nie jest przeszkodą dla Jezusa, który staje po środku, mówiąc: pokój wam. To coś o wiele więcej niż tylko przywitanie. To wielki dar, który zmartwychwstały daje uczniom, ofiaruje im szalom, pokój rozumiany nie tylko jako brak lęku, zagrożenia, jako wyzwolenie z niebezpieczeństwa, ale jako głęboka harmonia ogarniająca całego człowieka, harmonia, która swoje źródło ma w Bogu. Zachwyca ale i przeraża, że po 2000 lat Ewangelia wciąż jest nieprawdopodobnie aktualna. Jezus staje pośrodku mojego życia, staje w środku mojego serca i mówi niepokojąco realnie: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Przyjdź, zmartwychwstały Panie, ze swoim pokojem do mojego serca i do otaczającego mnie świata.